Czwartek, 33 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z pierwszej księgi machabejskiej przenosimy się do Modin, miasteczka, do którego przybywają królewscy urzędnicy i chcą nakłaniać Żydów do składania ofiar bogom pogańskich. Myślą, niektórzy Żydzi przyłączają się do tego i myślą, że najlepszy sposób na to, żeby nakłonić Żydów, jest po prostu skłonić tych, którzy mają jakiś autorytet. I taki autorytet ma Matatiasz. Matatiasz, ty jesteś zwierzchnikiem sławnym i wielkim w tym mieście, a podtrzymują cię synowie i krewni. Teraz więc ty pierwszy przystąp i wykonaj zarządzenie króla, tak jak wykonały wszystkie narody. A więc myślenie jest bardzo proste. Skoro Matatiasz ma autorytet, on złoży ofiary bożkom, no to inni ludzie pójdą za nim. Jednak Matatiasz tego nie robi. Co więcej, nie tylko tego nie robi, ale nawet zabijają człowieka, który jednego z Żydów, który tą ofiarę składa. Ale proszę zauważyć, jaka jest logika urzędników królewskich. Żeby coś osiągnąć, trzeba przekonać tych, którzy są autorytetami. Żeby coś osiągnąć, trzeba przekonać tych, którzy mają znaczenie. I wszyscy doskonale wiemy, że każdy z nas jest tak samo wartościowy, że wszyscy jesteśmy równi. Ale też znamy, wiemy doskonale, że w społeczeństwie są autorytety, w społeczeństwie są osoby, które mają wpływ na innych, w społeczeństwie są influencerzy. I teraz, żeby wpłynąć na coś, trzeba wpłynąć na tych ludzi. W tym sensie my również jako Kościół, jako ludzie głoszący Chrystusa powinniśmy głosić każdemu, ale w jakim sensie można powiedzieć modlić się szczególnie za władców, za rządzących, za tych, którzy mają wpływ, żeby Pan Bóg ich oświecił, żeby Pan Bóg dał im zrozumienie, żeby po prostu spotkał ich Jezus, bo jeśli Jezus spotka takiego człowieka jak Szawła, jeśli go nawróci, to taki Szawał zrobi kawał dużo dobrej roboty, której nikt inny nie zrobi, bo jest człowiekiem niesamowitym i człowiekiem wpływowym. Tak więc nie pogardzając nikim i uważając się za równych, módlmy się przede wszystkim za tych, którzy mają wpływ w społeczeństwie, aby ten wpływ mieli po Bożemu. I jeśli mamy takie poczucie, że mamy wpływ na kogoś, czy to w rodzinie, czy wśród przyjaciół, że mamy jakikolwiek autorytet, to naprawdę nie wykorzystujmy go do własnych celów prywatnych, ale wykorzystujmy go do tego, żeby głosić Ewangelię. Psalm 50 mówi o tym między innymi, żeby Bogu składać ofiarę. Składaj Bogu dziękczynną ofiarę. Wzywaj mnie w dniu trapienia, wyzwolę cię, a ty mnie uwielbisz. Składaj dziękczynną ofiarę. Oczywiście ma dziękować Panu Bogu za to, że go uwolnił, za to, że jest zbawiony. Ale słysząc to zdanie, składaj Bogu dziękczynną ofiarę, tak sobie myślę, jak bardzo mało my się modlimy w takim sensie dziękczynienia. Papież Benedykt XVI, mówiąc kiedyś katechezę o psalmach, mówi, że w psalmach się albo prosi, albo się dziękuje. Jak się bardzo prosi, no to się błaga, jak się bardzo dziękuje, no to się uwielbia. Że to tak jak w życiu, albo nam czegoś potrzeba, więc prosimy, a jak już coś mamy, no to dziękujemy. Ale zauważcie, że niby takie dwie monety tego samego życia, jednak w praktyce my częściej prosimy. Nawet intencje przeświętych, które zamawiamy, to są dużo częściej prośba o coś za zmarłego, prośba o uzdrowienie, prośba o taką sprawę. Rzadziej dziękczynienie, rzadziej dziękujemy. Częściej przychodzimy na modlitwę i prosimy Pana Boga, rzadziej dziękujemy. I pięknie byłoby to, co mówi święty Paweł, w każdym położeniu dziękujcie. Naprawdę zawsze dziękować, bo zawsze jest za co dziękować. A jeśli nie jesteśmy ludźmi, którzy chcieliby częściej dziękować niż prosić, to przynajmniej zrobić sobie takie pół na pół. Tak jak dwie połówki życia, tak również w moim życiu, że na każdą prośbę również odmówić dziękczynieniem. I tak mi się wydaje, że nawet na mszy świętej mamy trochę taką dysproporcję, że jest modlitwa wiernych, w której mówimy cały czas dziękujemy Ci, a brakuje takiej modlitwy, w której byśmy powiedzieli dziękujemy, prosimy Cię, mówimy o modlitwie wiernych, a brakuje takiej modlitwy, w której byśmy powiedzieli dziękujemy Ci. Nie zapominajmy o dziękczynieniu. Starajmy się naprawdę codziennie, konkretnie Bogu dziękować za coś, tak jak konkretnie Boga prosimy o coś. Ewangelia opowiada o łzach Jezusa. Rzadko Jezus płacze, płacze Jezus tym razem nad Jerozolimą. I mówi na widok miasta, o gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi, ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą. Czemu Jezus płacze? Bo mu żal Jerozolimy, czy mu żal murów, żal mu ludzi w tym Jerozolimie.
Dlaczego mówi, gdybyś ty poznało to, co służy pokojowi? Przecież gdyby Żydzi uwierzyli w Jezusa, gdyby uwierzyli w tego, który jest księciem pokoju, gdyby poszli za nim jako za Mesjaszem, nie zbuntowaliby się przeciwko Rzymianom. Zrozumieliby, że problem nie jest w tym, żeby walczyć z Rzymianami. Problem jest w tym, żeby walczyć z sobą, żeby walczyć z grzechem. Zmieniliby miasto, zmieniliby serca. Może by też wpłynęli na Rzymian, tak jak za 300 lat wpłyną na całe Cesarstwo Rzymskie i staną się religią urzędową. Tak naprawdę brakuje w nas takiego myślenia, że gdybyśmy naprawdę wszyscy uwierzyli Chrystusowi, dzieje świata wyglądałyby inaczej. To, co my chrześcijanie robimy, to przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby uwierzyć w Jezusa Chrystusa, żeby wierzyć w Jezusa Chrystusa, a wtedy nasze dzieje będą, w tych naszych dziejach będzie mniej krzywd, a o wiele więcej będzie pokoju. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.